bardzo słabo w ataku, ponieważ wygrali tylko 4 rundy, ostatecznie przegrywając Nuka do 13. No ale właśnie, była ta walka, był bliski mecz, a teraz już zobaczmy, co się będzie działo dalej w tym spotkaniu, bo jednak mapę możemy już rozpoczynać i w rundzie pistoletowej Poison daje tego fraga i myślę, że dla niego to jest bardzo cenna informacja. To jest zawodnik, który przecież podczas poprzedniej mapy w sumie zgarnął tylko 3 fragi. To było bardzo mało. Wiemy, że Poisona stać na dużo więcej, no ale Madden nie pozwala mu tego zaprezentować, a na pewno już nie w rundzie pistoletowej. Krims jeszcze chce szukać eliminacji, ale już za parę chwil Lens będzie w stanie podłożyć bombę i dzięki temu oczywiście poszukać pierwszego sukcesu. Taki sukces w rundzie pistoletowej w ataku na mapie The Nuke jest niezwykle istotny, chociaż jeszcze nie wolno skreślać sił drużyny Fnatic, mimo że grają ze stratą jednego gracza. Tutaj jeszcze wiele dobrego dla nich może się wydarzyć, chociaż Madden na razie odciąga uwagę jednego z nich, co oczywiście będzie działało na korzyść drużyny Ens, bo teraz gra na czas ma olbrzymie znaczenie. Krims łapie dychę, potem Madden jeszcze dokłada coś od siebie. Krims tylko 9 HP, ale cały czas jest zagrożeniem. Ostatecznie bardzo dobrze układa się to dla Fnatic. 1 na 1, Snappy, czy może jednak pobijany Krims szukający hat-tricka? Nie ma zestawu do rozbrajania i to jest olbrzymi problem Krimsa, który wie, gdzie szukać rywala, ale Snappy wszystko kontroluje i już za parę chwil sięgnie po sukces, bo nie ma możliwości, aby Krims dopisał pierwszy punkt na konto Fnatic. Bardzo ładna walka od Krimsa. Było blisko, żeby jednak tutaj Fnatic to bardzo dobrze. Teraz Fnatic wydaje się, że musi szukać takiej samej szansy właśnie na tej mapie. Zobaczmy na wyposażenie, bo jest MP9 w rękach Krimsa. Do tego lepsze pistolety i Poison grający ze scoutem, ale to Krims być może coś będzie miał do powiedzenia. No nie, po takim wejściu Snappy'ego Krims od razu skontrowany i mam wrażenie, że tutaj już Fnatic nie ma czego szukać, mimo że Alex rotuje, Mezi robi to samo, to przecież bombsite B momentalnie został przejęty przez CNs. Bomba już jest podłożona. I w tej sytuacji no Fnatic powinno myśleć o zachowywaniu broni na rundę kolejną. No wydaje się, że lepszego rozwiązania nie ma, więc 2-0, jak gładko, jak szybko. Oczywiście zachowanie tych broni do rundy numer 3 może mieć spore znaczenie w kontekście szukania przełamania, natomiast widać, że Ens na razie ma znakomity plan i wie, jak sobie radzić z podejściem na forsie, czy też rundach ekonomicznych rywala, co widzieliśmy przede wszystkim na poprzedniej mapie. I to jest niezwykle zadowalająca informacja, bo Ens z szansami na to, aby już po 3 rundach prowadzić rezultatem 3-0. No i tak naprawdę połowa sukcesu po stronie terrorystów jest wykonana. Jeżeli teraz nie popełnią błędu i rzeczywiście wejdą w to spotkanie tak dobrze, jak tylko można wejść na samym starcie, no to myślę, że na twarzy drużyny Ens pojawi się spokój, ale też mały uśmiech. Bo zdają sobie sprawę, że to spotkanie z Fnatic jak najbardziej będzie można zwyciężyć z rezultatem 2-0 i za to też trzymamy kciuki. Przed nami trzecia runda. W tej poprzedniej tylko Krims stał w okolicy rampy. Na pewno spodziewał się, że zrobi cokolwiek, bo już nawet nie mówię, że zrobi więcej, ale że cokolwiek, bo tam przecież Snappy zagrał tak szybko, tak dokładnie, że Krims nie miał nic do powiedzenia i teraz Snappy wraz z kolegami już pędzą bliżej wentylacji, bliżej dolnego bombsite'u. W międzyczasie Spink skasuje Alexa na zewnątrz i mam wrażenie, że to jest właściwie taka powtórka z poprzedniej rundy. Mimo że samo wejście teraz wyglądało inaczej, bo była inna droga, to jednak po raz kolejny była to droga na bombsite B i po raz kolejny Ens przy przewadze 5-4 podkłada bombę. Jak Fnatic ma do tego podejść? Oczywiście i tak będzie rozgrywana runda z karabinami już później, więc tutaj może jeszcze jakaś mała walka się pojawi. No ale to na pewno nie będzie walka o rundę w wykonaniu CT. To będzie walka tylko o lepszą broń. Może uda się to zachować. Może właśnie jakieś zachowanie kamizelki, chociaż i z tym będzie problem, patrząc na to, że Madden już poznał pozycję Meziego. I to jest koniec. To jest 3-0. Znowu bez problemów Ens, no bardzo pewne... W poprzedniej mapie zagrać się nie da. Myślę, że się z tym godzisz, Maćku. Trzeba byłoby się naprawdę postarać. Tak, a więc powinien teraz zagrozić. Powinien z tą snajperką szukać eliminacji. Alex, no i niewiele brakło, aby Dycha otworzył rundę numer 4, dając przewagę w okolicach dworu, łapiąc zawodnika, który w tym momencie zajmuje się okolicami Feniksa. A Poison ze snajperką dosyć agresywnie kontrola drzwi. Może jeszcze skrócić kwadrat, zaraz przekonamy się, jak na to zareaguje Ens, bo jak obserwujemy, Hades w to miejsce się zbliża i już za parę chwil może błyskawicznie zostać złapany, chociaż Poison trafia, ale jednak nie eliminuje, a tylko i wyłącznie mocno bija.
I cały czas 5 na 5, ale już widać, że w tej rundzie dużo więcej problemów mają zawodnicy Ernst. Fnatic też będzie chciało udowodnić, że potrafi zagrać dobrze w defensywie na mapie rywala. Może za chwilę Pepsor będzie miał szansę, chociaż Spinks go widzi. Pepsor, aj, tu nic właściwie nie zrobił zawodnik Fnatic, ale jeszcze Metz pod drzwiami. Ten przecież grał fantastycznie na overpassie. Był bardzo skuteczny, zgarniał mnóstwo eliminacji, ale teraz Metz próbuje popędzić i co ciekawe, udało mu się tego fraga zgarnąć. To tu zdecydowanie za łatwo oddał swoje życie Madden. I nagle z tej przewagi Ernst już wiele nie pozostaje, bo to jest 3 na 2, ale po stronie Fnatic. Alex, mam wrażenie, że właśnie z najważniejszą eliminacją w tej rundzie trudno to będzie uratować. Spinks i Dycha pod gniazdem, bomba na górze, rywale na górze. Także chyba będziemy mieli to pierwsze zwycięstwo od zespołu CT. 18 sekund, jeszcze Messi łapie Dychę i tylko jeden zawodnik pozostaje w walce, ale Spinks powinien zachować to wyposażenie do kolejnej rundy. To jest najlepsze rozwiązanie, które może tutaj zastosować zawodnik Ens. 3 do 1 zatem. Pierwsze full, przełamanie, tego potrzebowali zawodnicy formacji defensywnej i rzeczywiście udało się do tego doprowadzić. Miałeś okazję komentować... Proszę mnie w to nie mieszać, panie Jakubie. Ale właśnie chciałem dodać, że przez wielu byłeś nazywany autorem porażki Ens. Ale uderzam do ciebie z pytaniem o formę Maddena, bo pamiętamy, jak przeciętnie grał w czasie Intellect Masters Katowice. Natomiast na przestrzeni wszystkich zmagań tutaj w Prolidze śmiało można powiedzieć, że Madden chyba osiągnął ten poziom, którego od niego oczekiwała drużyna. Wydaje mi się, że właśnie ta liga, ten turniej dla Ens, dla samego Maddena, to będzie taki kolejny sprawdzian, czy może właśnie jeden z tych początkowych, żeby już można było takie wnioski wyciągać, bo wiemy, że różnie z nim bywało, wiemy, że miał swoje ogromne problemy i raczej no, gdzieś ta krytyka też się pojawiała właśnie, gdy dołączał do tej ekipy, no, ale jakby nie patrzeć, Ens w tym momencie walczy o to, żeby znaleźć się w ćwierćfinałach tego sezonu ESL Pro League, wygrywa z Fnatic na pierwszej mapie, na drugiej jest prowadzenie, do tego ta bardzo dobra gra w fazie grupowej, więc wydaje się, że w tym momencie wszystko jest na właściwym miejscu i na pewno Madden był na właściwym miejscu. Bardzo ładny rewanż, ale teraz Poison, on się budzi, on już pokazuje tę swoją formę, której po prostu jest znany. To nie jest Poison z Overpassa, to jest Poison, który dzisiaj... Na... Do 3, a potem jeszcze wyjść na prowadzenie. Jeżeli Ens nie poradzi sobie w czasie tego 6 starcia, będą musieli zagrać rundę czysto ekonomiczną. I Fnatic zdaje sobie sprawę, jeżeli myślą o tym, aby pozostać w rozgrywkach SL Pro Ligi, no to ten sukces tutaj na Nuku jest obowiązkowy. I Messi i Pepsor świetnie, szybko skrócili dystans, wiedzieli skąd wychylają rywale, ale też wysoka skuteczność i może zakończyć się zwycięstwem nawet bez jednego fraga oddanego drużynie Ens. I wiele na to wskazuje, bo Hades dzielnie walczy, ale kompletnie sobie nie poradził, a więc remis. Na Nuku wypracować sobie przewagę, no może niekoniecznie tak wielką, jaką widzieliśmy na overpassie, bo wtedy oczywiście zawodnicy Ens no zdominowali wręcz przeciwnika. Ale i tak, pamiętajmy o tym, że 9-6, 10-5 dla Fnatic to może być coś, co wystarczy. No teraz akurat Messi już łapie tego pierwszego zawodnika Fnatic, które buduje przewagę, ale to też dlatego, że no raz grają agresywnie, a dwa przeciwnik po prostu rozgrywa to z pistoletami, chociaż Snappy, bardzo ładna odpowiedź. No i tutaj mamy wyrównanie, do tego przecież Hades już otrzymuje snajperkę, więc nadal Ens może o tę rundę walczyć i patrząc na to, jaki jest wynik, jakie problemy mieli ostatnio, to taka niespodzianka byłaby naprawdę fajna dla wszystkich polskich kibiców, czy w ogóle kibiców zespołu Ens. Jeszcze 60 sekund mają do dyspozycji i terroryści czeka na Hadesa Messi, który dobrze wyglądał, jeżeli chodzi o poprzednie starcie. Hades jednak sobie nie dał rady. Snappy może nadejść z odpowiedzią, ale długo zwleka Messi raz jeszcze i tylko Spinks pozostaje w walce. Szanse były, ale te nie zostały wykorzystane. I Fnatic już za parę chwil będzie wychodziło na prowadzenie, chociaż jeszcze próbuje Spinks namieszać, ale kompletnie. Świetnie, teraz z Crimson ma być jeszcze lepiej.
Zobaczymy, ile ostatecznie z tego wyciągną zawodnicy Fnatic, ale faktycznie są na bardzo dobrej drodze, żeby ta zaliczka była obiecująca, żeby to była zaliczka, która po prostu pozwoli im na wygranie nawet tej mapy. No ale do zwycięstwa jeszcze bardzo daleko. Teraz akurat Krims pokazuje, że się mylę, że do tego zwycięstwa jest właśnie coraz bliżej. Bardzo ładne full auto od Szweda i już po tej przerwie mamy przewagę 5-3 po stronie Fnatic. Na pewno nie tak wyobrażali sobie początek tej rundy reprezentanci ENS. No ale może jeszcze będzie ratunek. Jest Dycha, jest Harris, który do tej pory właśnie ma tylko tego jednego fraga. No i Snappy, mocno poobijany, ale ten wiemy, że potrafi zaskakiwać, chociaż teraz to nie Snappy, a Dycha powinien być sporą niespodzianką. Polak chce wyciągnąć jak najwięcej, stąd jeszcze nie trafia Krimza. Teraz jedna eliminacja, ale od razu reakcja Alexa, proszę bardzo. Dycha na górze, ale to Hades pada od Alexa. Peptor na plecach, Snappy niecelnie i to jest dominacja od Fnatic. Chociaż Dycha jeszcze z jednym trafieniem, teraz po drabinie. Wchodził kolejny z rywali, Dycha, co to za movement, ale jednak na Poisona te sztuczki nie zadziałały. Ładna walka w końcówce, ale Alex skontrował Hadesa i miał ten czas na reakcję, żeby jeszcze nawet się zająć Dychą, także mam wrażenie, że właśnie tej pozycji Dychy po prostu ENS nie wykorzystało, a dało się to jeszcze zrobić. Ale trzeba przyznać, że znajdujący się głęboko na bombsite Alex rozwiązał to perfekcyjnie. Wiedział, że za parę chwil mogą wychylać kolejni terroryści i poświęcił czas właśnie im, co zdecydowanie zaskoczyło drużynę ENS. Nie wykorzystali tego, jak znakomicie zyskali kontrolę nad mapą, ale dopiero 8 rund za nami. Ta 9 w trakcie, chociaż Alex po raz kolejny chce pokazać, ile indywidualnie znaczy dla Fnatic. Pepstor ze sprayem, jeszcze Krims dokłada coś od siebie, ten dwukrotnie i tylko Spinks pozostaje w walce, ale nie na długo. I obserwujemy 6 z rzędu punkt zdobyty. To bardzo często nie podkładali bomby i mimo, że przegrywali właśnie kolejną rundę zawodnicy Fnatic, to później grali i tak ze słabym wyposażeniem. I mam wrażenie, że właśnie tutaj ENS przez no, te nieudane podejścia jest narażony na dokładnie to samo. Teraz oczywiście są te kałachy, ale wyobraźmy sobie, że znowu ENS nie podkłada bomby, zdobywa może 2 fragi. Przegrywa rundę, mamy 7-3 i ENS w rundzie kolejnej musi zagrywać z pistoletami. To może być dokładnie ten sam scenariusz, który widzieliśmy na overpassie, tylko teraz to Fnatic zmiażdży rywala, a ta runda już wskazuje na to, że Fnatic za chwilę może ją wygrać. To jest 5-2. Na jednego, Spinks. No proszę, Alex. Tak jak mówiliśmy o ENS, że oni gdzieś te rundy na overpassie wygrywali, ale Fnatic też walczyło i nie do końca ten wynik oddawał to, co działo się w rundach, tak na Nuke'u. Widać to po ekonomii Fnatic. ENS aż tak dobrze się nie prezentowało na overpassie. 12 tysięcy, 11 tysięcy Pepsor, Mezi również bogaty. To jest prawdziwa dominacja. Tutaj nie ma tej walki ze strony ENS. Ostatnia taka bliższa troszkę runda, czy może taka, która dawała nadzieję na zwycięstwo, czy w ogóle podłożenie bomby, to właśnie ta, gdzie Dycha wszedł na plecy, na gniazdo. No i tak nie udało się tej pozycji za bardzo wykorzystać. A i tak już przecież Fnatic wtedy miało przewagę. Teraz jednak Dycha wygrywa starcie, chociaż wydawało się, że nie będzie miał wielkiej szansy. No ale pytanie, ile taka jedna eliminacja znaczy i też ile znaczy to, że Mezi ma tylko 9 punktów życia. No co do Dychy, ten już skontrowany Mezi, teraz dobry skan. Co prawda fraga z tego nie ma i tutaj pojawia się szansa dla ENS, żeby chociaż podłożyć bombę. Krims jednak był szybszy, Snappy gubi ładunek. I teraz Harris i Spinks, ten duet, który grał rewelacyjnie na overpassie. No ale Krims, jak i cały Fnatic, gra jeszcze... To aby w końcu ta gra zaczęła wyglądać bardziej optymistycznie. Chciałem tutaj zobaczyć 6 punktów w ofensywie, ale wydaje się, że i z 4 może być problem. Chociaż może teraz, kiedy Alex jest obijany na samym starcie, Madden też ucierpiał, ale zdołał bez większych tarapatów się wycofać, a Dycha indywidualnie chce znaleźć szansę, aby zająć bombsite B. Madden spalił Alexa i wreszcie przewaga, tylko tę przewagę trzeba będzie wykorzystać. Jeszcze jest na to sporo czasu, żeby faktycznie ta przewaga przeniosła ten oczekiwany 4 punkt dla ENS. Dycha na dole, koledzy jednak bliżej poczekalni, ale Mezid, on coś tutaj podejrzewa. A też może ENS teraz spodziewa się ruchu ze strony Fnatic.
Skoro jest 4 na 5, to być może któryś z antyterrorystów będzie chciał sprawdzić pozycję. Może gdzieś będzie podwojenie, no ale na razie Fnatic na coś takiego się nie decyduje. Zobaczmy, że snajper wciąż jest gotowy, a Poison ma teraz świetną formę na nuku. Mezi kontra Madden. To może być kolejny ważny pojedynek Maddena w tej rundzie. Ten co prawda mocno poobijany, ale proszę, Madden dokłada fraga od siebie, też dycha, kasuje Poisona, ale Pepsor, ten wciąż pozostaje pod drzwiami. Wydawało się, że Ernst już ma to w garści, chociaż Pepsor jeszcze walczy, ale tylko przez chwilę, bo Hades już go trafia i w tym momencie Crimson pozostaje przy życiu sam, ale tu problemy zawodników Ernst. Wychylał przez tego smołka Hades i niestety, ale dycha musi to wszystko ratować. Tylko 15 sekund na zegarze. Crimson teraz jest z Diglem, ale ten ma przewagę pozycji. Słyszał dychę, chociaż Polak sprytnie do wentylacji na dolny bombsite. I czy ten czas na pewno będzie? Dycha powinien zdążyć. Ta paka jest podkładana, ale trzeba to jeszcze wszystko uratować. Trzeba jeszcze postawić te kropki nad i. Ale jeżeli chodzi o specjalistę od trudnych sytuacji po stronie ENS, o opanowanie i spokój, to dycha jest idealnym kandydatem do tego, aby w końcu dać przełamanie i po 8 punktach przegranych z rzędu dopisać to czwarte oczko na konto drużyny atakującej. Crims! Ależ pięknie to wykończył! Hat-trick! Rewelacyjny strzał Szweda. Mierzył naprawdę bardzo długo. Ajajajajaj, szkoda, naprawdę szkoda nawet Grimza. Wielkie brawa dla niego. Pamiętamy, że na Overpassie, na poprzedniej mapie mieliśmy też te klacze wygrywane właśnie przez Fnatic. Tutaj akurat popisał się Crims i niestety dla Ernst, mimo że była podłożona bomba, no to runda przegrana. Teraz jeszcze Mezi, fantastyczny start. To jest 4-3 po odpowiedzi od Hadesa, no ale Hades trafiony przez dychę. To jest drugi team kill dychy, bo pamiętam sytuację przy Monsterze na bombsite B. Wtedy akurat Madden skontrowany przez Polaka. No szkoda, naprawdę szkoda, że tak to wszystko się prezentuje, bo to jest bardzo brzydki moment, jeśli chodzi o grę ENS. No, szczególnie boli niewykorzystana olbrzymia przewaga, jeżeli chodzi o poprzednie starcie, bo to mogło otworzyć nowy rozdział, jeżeli chodzi o zmagania na mapie numer 2 i dać jeszcze nadzieję na sukces z rezultatem 2-0. Cały czas oczywiście są na to szanse. Oczywiście trzeba by bezbłędnie wejść w drugą część tego spotkania, ale wszystko zaczyna wskazywać na rezultat remisowy. Poison się pomylił. Kolejny niecelny strzał, 45 sekund do końca, no i teraz Snappy może zagrozić, ale nadchodzi troszeczkę za późno, a nawet jeśli trafi Poisona, to nadchodzi. Zrobić sporo, jeżeli myślą o powrocie, a Fnatic pokazuje, że o tym powrocie faktycznie myśli, że to wszystko idzie w tym momencie do... No zmierza to w kierunku tej trzeciej mapy, właśnie... Nie tylko myśli, ale też realizuje ten komplet. Dokładnie, tak jak mówisz, bo myśleć to oni mogli właśnie po... Nie wiem. W pierwszej mapie po prostu. Stwierdzili, ok, panowie, teraz nuke, mocne CT, to im pokażmy. No i to CT jest na razie bardzo dobre w wykonaniu Fnatic. Pamiętajmy, że ostatnio było troszeczkę więcej walki ze strony ENS. To znaczy ta przewaga 5-2 niewykorzystana, ale pamiętajmy też o poprzednich rundach. To były rundy zdominowane przez zawodników Fnatic. Teraz ładny strzał Stapiego. Dycha. Znowu widać, że potrafi znaleźć troszkę miejsca dla siebie, bo już nie pierwsza taka sytuacja, gdzie dycha jest na dole. Tam jeszcze walka pod drzwiami. Ojej. No ale dycha w tym momencie namierzony. Na szczęście jednak wciąż mamy przewagę po stronie Ernst. Spinks wykorzystuje Kałacha. 4-2, ale to jeszcze nie jest koniec rundy. Pamiętajmy, że przy życiu wciąż pozostaje między innymi Crims. Ale i Mezi, który łapie dychę. Szkoda, że nie sprawdził dycha tej wentylacji, bo Mezi błyskawicznie mógłby zostać wyeliminowany i wtedy tak naprawdę cała ta runda mogłaby zostać zakończona zdecydowanie wcześniej na korzyść ENS. Spinks i Crims, jednak Crims, szkoda, przecież Spinks był wcelowany dokładnie w tę pozycję. Crims raz jeszcze było blisko, ale Hades sobie poradził. Dorzucony granat palący na pozycję Polaka, ale niedokładny i Hades to wykorzystuje. Czasu jest niewiele, Mezi musi się streszczać. Mezi teraz robi się niebezpiecznie, próbuje to ugrać, ale Madden na czas, tak jak należy. Madden ostatecznie sobie nie poradzi i bomba zostanie rozbrojona. 4-2, jak nic nie pomieszałem. Naprawdę nieźle, mogłoby wyglądać optymalnie, aby zakończyć to wszystko rezultatem 2-0, ale teraz to są tylko i wyłącznie nadzieje, ale wydaje się, że nadzieje, które bardzo szybko mogą zostać rozwiane przez Fnatic, które po raz kolejny w defensywie prezentuje się z genialnej strony. Ostatnia runda pierwszej części tego spotkania i próba szukania
tego czwartego punktu. Takim rezultatem 11-4 kończyła się też pierwsza część spotkania, jeżeli chodzi o overpass. I pamiętamy, że tam Natick dopisało już tylko i wyłącznie jeden punkt więcej na swoje konto. No ale cały czas trzeba wierzyć w to, że Ens w defensywie znajdzie tę samą skuteczność. Wow, Spinks! Dwa szybkie headshoty. No tam akurat Natick się pospieszyło. Widzieliśmy, że było skrócenie pozycji, ale pamiętajmy, to jest dopiero 5-3. Nie takie rundy Natick, oj, 2-5. Nie takie rundy Natick wygrywało w tym spotkaniu, chociaż 1-5 to się jeszcze nie zdarzyło. Więc ogromne szanse na czwarte zwycięstwo Ens. Musi się to udać, naprawdę musi się to udać, patrząc na to, że bomba jest na A. Krims na dole w ogóle ze snajperką. Więc chyba faktycznie zobaczymy taki sam rezultat jak na overpassie. No, tym razem oczywiście z przewagą Fnatic. Madden jeszcze gotowy na ewentualnie wejście Krimsa od gniazda. Krims jednak sprawdza lewą stronę, ale strzału nie oddaje. Na tej mapie dominacja od Fnatic po stronie defensywnej. Pamiętamy, że overpass wyglądał bardzo podobnie. Wtedy akurat to Ens wypracowało taką przewagę grając w CT. No i Fnatic po zmianie stron ugrało tylko jedną rundę. Zobaczymy, jak teraz będzie w przypadku ekipy Ens, bo jednak ta pistoletówka może sporo zmienić. Na razie Harris tylko obija rywala, ale ten nie ma pojęcia, że Alex jest na jego plecach. Mimo wszystko, jakimś cudem Madden i Harris zgarniają te eliminacje i to jest przewaga 5-3, ale przecież i takie przewagi nie były wykorzystywane w tej pierwszej połowie, więc teraz też może być kłopot. Jeszcze walczy Poison, ten z kolejną eliminacją i mamy już tylko 2-1 po stronie CT. Namierzony Snappy, no ale Poison nie ma pojęcia, gdzie szukać drugiego rywala. Spinks w tej rundzie przecież jeszcze nie fragował. Bomba jednak jest podłożona. Poison teraz już wszystko jest dla niego jasne. Istotne, żeby zgrali się ze sobą zawodnicy Ens, ale Spinks bez problemu dokłada tego fraga i mamy pistoletówkę zdobytą przez Woli Fnatic na Forza. Ale z drugiej strony, jeżeli ten Force nie zadziała zgodnie z planem i Alex nie zrobi czegoś niesamowitego z tym akaczem w dłoni, to Ens będzie szukał rezultatu 7-11, a to wcale nie będzie zły rezultat, jeżeli chodzi o rozpoczęcie drugiej części tego spotkania i cały czas ze sporymi nadziejami na to, aby ostatecznie poszukać tutaj i sukcesu. I rezultatu 2-0, co po tym, co widzieliśmy w czasie zmagań pierwszej części spotkania, byłoby olbrzymim zaskoczeniem. Taki powrót realizowany przez Ens może dać mnóstwo emocji, ale Alex jako pierwszy łapie Hadesa. Widzieliśmy, że Polak w ogóle się tego nie spodziewał. Bardzo ładny pomysł Alexa, to jest jedyny karabin po stronie Terro. Teraz Spinks z delikatnymi problemami, ale w końcu udało się Alexa złapać. I teraz po stronie Fnatic tylko 4 pistolety. Snappy jednak przygotowany, obok niego jeszcze gotowy jest Spinks, ale jednak Fnatic chce się wycofać. Tutaj Madden pod drzwiami, ten popełnia błąd. Jeszcze pozostaje przy życiu Tycha, na razie z jedną eliminacją. I Polak teraz sprytnie do domku, o to właśnie chodzi. Tycha, tak jest! Takie akcje chcemy oglądać! Czwarty zdobyty frag przez Tychę i szóste zwycięstwo od zespołu NC Pence. Czyli teraz jeszcze tutaj oczywiście olbrzymie znaczenie w kontekście budowania poprawnej ekonomii, która nie pozwoli na to, aby większe zamieszanie pojawiło się w szeregach Ens. A teraz Dycha jeszcze rozpoczyna. Znakomicie kończył poprzednią rundę, aby genialnie wejść w kolejną. Granat odłamkowy pod nogami Pepsora. Przewaga zbudowana. Hades jeszcze szuka eliminacji. Przekazuje informacje o tym, gdzie ustawieni są rywale. A Dycha znowu robi, co do niego należy. Bardzo ładnie radzi sobie teraz polski duet na zewnątrz, Dycha. Znowu daje sobie znać, teraz 3 trafienia, chociaż w międzyczasie odpowiedź od Krimsa pod drzwiami. Spinks mocno obity, już widzimy, jak się wycofuje, a nie, jednak wrócił na pozycję. Właśnie strzelecko, ale przede wszystkim ta decyzja, ona była bardzo dobra, żeby tam zagrać odważnie, wejść do domku, bo naprawdę to mogłoby wyglądać dużo gorzej, gdyby Dycha jeszcze w tej wcześniejszej rundzie pozostał na pozycji i zostałby szybko skontrowany. Na szczęście jednak nic takiego nie miało miejsca i teraz 11-7 dla Fnatic. Pojawia się pierwszy full w wykonaniu ekipy atakującej. Dycha oczywiście już teraz z M4, to Madden korzysta z MP9. No i pamiętajmy, co Ens robiło na overpassie. Ta defensywa była dosyć agresywna, dosyć aktywna i teraz też Spinks grał blisko w domku. Ten tylko z jedną eliminacją i lecą błyskowe. Madden niewiele widzi, ale mimo wszystko Pepsor tego nie wytrzymuje. I to jest 4-1, bo jeszcze Harris daje o sobie znać zza bomb site'u. Mezi, pytanie, czy to wszystko uratuje, bo do tej pory strzela świetnie, ale Madden nie bomby.
8 punkt dla Ems i teraz runda z pistoletami rozgrywana przez zespół grający w ataku. Pamiętamy ten rezultat 3 do 11 i obawialiśmy się, że tu może nastąpić dominacja ze strony Fnatic, a wszystko zaczyna układać się zdecydowanie lepiej. Oczywiście do pozytywnego wyniku jeszcze troszeczkę brakuje, ale tak naprawdę to są tylko i wyłącznie 3 rundy, a może za parę chwil tylko 2, bo Madden i Sphinx już reagują. W walce pozostaje 3 zawodników formacji Fnatic. Mezzi, Poison się starał, ale jednak eliminacja numer 2 po stronie Fnatic w tej rundzie się nie pojawi. Coraz lepsza ekonomia, wysoka skuteczność, odzyskanie wiary, że tu rezultat 2 do 0 jeszcze może nadejść i to spotkanie obserwuje się coraz ciekawiej. Dycha, który teraz jeszcze szuka kolejnego trafienia, ale Mezzi był na to wszystko gotowy. Na takie skracanie pozycji trzeba uważać, bo jednak ta przewaga nie jest już taka wielka i pamiętajmy, że takie rundy Ense przegrywało w ataku, ale też na overpassie mieli z tym problemy zawodnicy Ense. Teraz jednak Madden łapie Mezziego i Pepsor zostaje sam. Chociaż na bombsite górnym nie widać defensywy, więc samo podłożenie bomby powinno się udać. Pepsor pewnie jeszcze chciałby sięgnąć po lepszą broń, ale na razie nie ma takiej okazji. Na razie go interesuje ładunek Spinks od wentylacji, no ale Pepsor zdążył się wycofać. Madden trafiony, tam jeszcze jest gotowy Snappy, chociaż Pepsor o nim wie. Stąd teraz wychylenie. Snappy ledwo to wszystko wytrzymał. Wow, no gdyby było troszkę więcej precyzji w tych strzałach Pepsora, mielibyśmy jeden na jednego. Na tej mapie zaskoczyć i rzeczywiście poszukać możliwości, aby pojawił się Mirage. Ale jak odpowie na to wszystko Hades? Te zaczepki dla niego to idealna sprawa. Teraz jeszcze dycha i znowu agresja. Dwójkowa na dworze. Mija 20 sekund. Obserwujemy 5 na 3. Znakomicie Ens, bo już za parę chwil to może być rezultat remisowy. Wiele na to wskazuje, ale dajmy szansę ekipie Fnatic, bo teraz jeszcze podejście od rampy. Tu jednak Hades dobrze wcelowany, Snappy jako wsparcie, no ale tam chyba wyciągany jakiś granat przez zawodnika Ens. W każdym razie to zamieszanie na rampie próbuje wykorzystać Madden. Ten daje eliminację i to jest 5 na 1. To jest ta aktywna defensywa Ens, którą także widzieliśmy na overpassie. I widać, że na nuku też ta zagrywka jest stosowana i co najważniejsze dla Ens, to po prostu działa. To po prostu przynosi punkty zawodnikom Ens. Jeszcze strzał od Poisona, ale już na górze, już na plecach czai się Sphinx. Poison na razie chyba nie bierze tego pod uwagę, chociaż namierza rywala, ale Sphinx nie popełnia błędu. Mezzi grają z dobrym wyposażeniem, pozostała trójka z pistoletami, a rezultat remisowy już czeka, już za parę chwil powinien pojawić się na naszych ekranach. Bardzo bym chciał, ale no właśnie, pojawia się to ale. To jest Fnatic, to są te magiczne przerwy, które pojawiały się 6-7 lat temu i wtedy po takich przerwach po prostu Fnatic budziło się, wtedy wracali do gry i to nawet właśnie w takich rundach, gdzie to wyposażenie nie było pewne. Nie było takie dobre jak zazwyczaj na fullu. To są tylko dwa kałachy, no teraz akurat to Snappy dobrze rozpoczyna. Ale też trzeba przyznać, że zawodnicy Terro bardzo szybko zajęli sobie te okolice dolnego bombsite'u. Alex widział jednego z przeciwników na górze, no ale jak go skontrować, skoro był na drabinie, a teraz jeszcze Snappy dokłada drugiego fraga od siebie w tej rundzie. I Fnatic zaczyna mieć znowu poważne problemy. Oni z jednej strony byli przy tym bombsite'cie i w wentylacji, a z drugiej zobaczmy, że zaczynają się wycofywać, licząc, że Poison może będzie niespodzianką. Ale jaką niespodzianką? Dla kogo? Panie Sfelderze. No chyba nie będzie żadną, a Madden czeka, aby to wszystko wykończyć. Madden prosto w głowę Alexa i tylko Mezzi, ale Mezzi jednak jest skuteczny. 19 eliminacji już zdobytych, na razie najlepiej radzący sobie zawodnik nie tylko po stronie Fnatic, ale również patrząc na całą dziesiątkę na serwerze. Bez opresji, to pewne, ale możemy doszukiwać się tutaj szans, aby troszeczkę krwi napsuć. Ostatecznie nie. Dycha zaraz. Miało ich kilka i stąd też ten powrót, bo udało się rozpocząć dobrze w defensywie. Tak, ta runda pistoletowa była niezwykle istotna, no ale pamiętamy też Ens, które nie wykorzystywało swoich momentów. 5 na 2. 2 na 2, 1 na 1, wtedy, kiedy Alex trafiał tak ładnie prosto w głowę dychy znajdującego się na bombsite dolnym. A tutaj takich rund, gdzie Fnatic potrzebuje dosłownie troszeczkę szczęścia, aby sięgnąć po sukces, nie ma. To są raczej w miarę czyste, dobrze prowadzone rundy ze strony Ens i już za parę chwil może wyjść
prowadzenie po stronie Ens, bo Spinks Madden reagują i tylko Poison i Krims w walce. 2-4, olbrzymia przewaga po stronie Ens. Krims jeszcze namierzony, łapany przez Spinksa. Świetna runda w jego wykonaniu. Odnajduje się przy tych drzwiach. Że rywala trzeba domknąć, a Fnatic mimo wszystko dalej próbuje grać szybko, ale Mezi już skasowany. To jest dominacja, to za chwilę musi być 13. zwycięstwo Ens. Przewaga 5-1. To czy ktoś zapomniał o Aleksie? Chyba tak. Przez moment dycha, ale jednak to było takie zamieszanie pod drzwiami, że nic dziwnego, że wszyscy tam się skupili. Udało się dopisać to 4. zwycięstwo. Fnatic nie wygrało tej pistoletówki po stronie ofensywnej, a na żadnym fullu nie zagrozili i teraz znowu będzie z tym problem. Rewelacyjny Spinks, bo jednak to on widać, że gra te pierwsze skrzypce w tych ostatnich rundach. Bardzo dobra skuteczność, 21 trafień, 13 zgonów. Nie ma wejścia, po prostu nie ma wejścia w okolice drzwi, w okolice domku. Fnatic, jeżeli ma gdzieś próbować, to może faktycznie od strony dworu. Tu akurat dycha z dobrym skanem. Spodziewa się, że jeszcze ktoś może to wszystko domykać od drzwi, ale na razie bez rewanżu od Fnatic. I proszę, od razu przekazane info do Hadesa. No ten nudzi się też bardzo często, do tej pory 10 trafień od niego. No ale właśnie nie bardzo ma okazję, skoro Fnatic przeprowadza te wejście na górny BS. Tutaj koledzy sobie radzą dobrze. Teraz jednak Krims z ważnym fragiem. Jeszcze próba kontry na Maddenie i to mu się udaje. No jakimś cudem Krims wytrzymał ten pojedynek. W końcu robi się ciekawie. To znaczy, no dla Fnatic, bo jednak w końcu mają przewagę. Mają czas, rozgrywają fulla. Teraz leci błyskowy, ale Spinks i tak sobie radzi z Aleksem. Więc od razu wyrównanie od Spinksa i to jest właśnie zawodnik, o którym powiedziałem na początku rundy, że gra te pierwsze skrzypce, że na niego trzeba uważać i dopóki pozostaje przy życiu, to i ta defensywa Ens pozostaje szczelna. Harris jeszcze przygotowany na Poisona, ale zobaczmy, że Pepsor próbuje zaskoczyć. Mało jednak czasu, bo 20 sekund, ale Harris nie brał tego pod uwagę. Teraz jeszcze dopalenie wentylacji, tam przecież pozostaje Spinks, ale ten wychyla i to jest jednak frag dla Pepsora. Krim składzie bomby, mamy 2-1. Snappy pędzi, żeby ten bombset jak najszybciej odbić. Teraz dorzucony błyskowo, ale strzelecko Snappy! Aj, no nie... Znaczenie w kontekście zdobycia tego pierwszego punktu w ofensywie dla Fnatic, ale jeżeli oni mieli dotychczas tak duże problemy, to musimy liczyć się z tym, że ta jedna runda wcale nie zmieni losów. Teraz Hades, ależ sobie poradził, niesamowity jest ten zawodnik. Ale sobie Harris poklikał, a wydawało się, że to będzie pozycja, gdzie nie będzie ratunku, gdzie nie będzie ewakuacji po tym pierwszym celnym strzale. Ale Harris pokazuje, że on może się troszkę nudził. Teraz podszedł nieco bliżej rywala i zobaczmy, co ten chłopak robi. On jest szalony. O, jest jakiś wariat. Mam nadzieję, że za chwilę obserwator nam pokaże kogoś innego, bo my tutaj nie będziemy... Bo my tutaj nie będziemy promowali takich agresywnych zagrań. Harris po raz trzeci w tej rundzie. Już wydawało się, że tam chciał wyciągać nóż, ale jednak Krims już się wycofywał, także Harris nie ryzykował. Jeszcze jeden i teraz poszukiwanie tego piątego fraga. Będzie to robił, będzie wychylał na dach. Chociaż Mezi jest na to gotowy, chociaż trzeba by na pewno, bo Harris już teraz na jego plecach. To może być ta akcja. Harris jeszcze w prawo, jeszcze kroczek i... Ajajajajaj, nie Harrisa Spinks. To była kwestia sekundy i prawdopodobnie mielibyśmy Ace'a od Hadesa, ale tak jak mówię, to i tak jest bohater. Tutaj rewelacyjny początek, brak rewanżu od Aleksa i później, co ciekawe, przewadze 5-3. Snajper szedł dalej na plecy rywalom. To jest po prostu niesamowite, ale takie zagrania chcemy oglądać. Pierwszy raz obserwuję, aby snajper wybierał się samotnie na poszukiwanie eliminacji w takim stylu na mapie The Nuke. 14-12, no Fnatic czuje się zniszczone. Ich ekonomia też jest w bardzo kiepskiej kondycji. Przekonajmy się zatem, jak postarają się rozwiązać to starcie, ale Spinks rozpoczyna. Teraz jeszcze spray od niego, Madden dokłada eliminację na Aleksie. 20-30 sekund za nami, a tylko Pepsor pozostaje w walce. Ens jest na ostatniej... Zostaje w walce. Ens jest na ostatniej prostej, aby zakończyć to spotkanie rezultatem 2-0 i przygotowywać się do tego, co może czekać i w starciu z drużyną Movistar Riders. Trudno wierzyć, że Fnatic jeszcze się podniesie, bo muszą zdobyć 3... Jedyna wygrana runda przez Fnatic w ataku na tej mapie. A tak widać, że są bez pomysłu, że gdzieś się przyspieszają, próbują zaskoczyć, ale to Ens zaskakuje. To jednak Ens potrafi tutaj momentami zagrać bardzo odważnie, tak jak wcześniej Hades. No i Spinks, który po prostu jest skuteczny zawsze i wszędzie, nieważne w jakim miejscu na mapie się znajduje.
Fnatic ma z nim problemy. Nieprzypadkowo Spinks ma 25 trafień i tylko 15 zgonów, bo to też jest ważne. Zobaczmy, że pozostali zawodnicy ENS giną częściej. Jedynie Snappy ma ten jeden zgon mniej, a jednak to Spinks właśnie ma tutaj dużo do powiedzenia. No ale on też od tego jest, żeby właśnie tyle tych fragów zgarniać, żeby też koledzy mogli pomóc, żeby mu ułatwiali to fragowanie i to właśnie często oglądamy. A teraz jeszcze zagrywka od Aleksa, spojrzał na kolegów, czy tutaj wszyscy są przygotowani, jeśli chodzi o te granaty. Tak jak mówiłem wcześniej, podejścia na górę, te szybkie od Fnatic po prostu nie działały. Warto będzie próbować dworem, ostatnio zatrzymał to Hades, ale kto by się spodziewał, że Hades zrobi tam tak fantastyczną robotę. Teraz akurat dycha i rewelacyjny skan przez tego smoka. I zobaczmy, że Polak się nie zatrzymuje. Kolejna próba, chociaż tym razem Fnatic już zdążyło zająć schody, no ale też za chwilę ENS będzie tutaj miało m.in. Snappiego. Ten już gotowy na dolnym bombsite i coraz mniej czasu dla Fnatic. Przewaga 5-3. Mezi już namierzony, Spinks go kontruje, Snappy daje fraga i to jest koniec tego!